będę mówił o środowisku, w którym powstał zapis biblijny, czyńcie sobie ziemię poddaną. Najpierw ogólne wprowadzenie, potem są dwa szczegółowe tematy i wreszcie pewne wnioski końcowe. W ogólnym wprowadzeniu chciałbym zwrócić uwagę, że opis stworzenia świata w Biblii, gdy się go umiejscowi w tamtym środowisku historyczno-kulturowym, jest pewnego rodzaju przewrotem kopernikańskim. Nawet mogę powiedzieć, że Kopernik mógł się doliczyć, znając astronomię, matematykę i tak dalej, swoich wniosków. Natomiast ten przewrót, który dokonał się w Biblii, normalnym światłem przemyśleń ludzkich byłby niezwykle trudny. Będę zresztą pokazywał pewien szczegół, gdzie rozum ludzki próbował wybrać się we właściwym kierunku i dosyć daleko doszedł, a jednak nie doszedł do końca. Na czym polega ten przewrót kopernikański? Ja nie jestem z ubiegłego stulecia, więc ja nie umiem się posługiwać tymi środkami multimedialnymi, a tu by mi się przydała taka mała plansza. Będę ją rysował ręką w powietrzu. Otóż ogólnie biorąc, kosmogonia starożytnej kultury wyglądała w ten sposób, że człowiek czuł się uzależnionym od najrozmaitszych bóstw, czyli jest to tak zwana kosmogonia mitologizowana albo mitologiczna. My jesteśmy maleńkim prochem na potężnej przestrzeni, a nad nami są bogowie. I to bogowie gdzieś tam mieszkający na Olimpie i na innych górach, albo bogowie zaklęci w potężnych zwierzętach, w potężnych drzewach. A człowiek miał tylko jedno, zapalać lampki przed każdym z tych bogów i go jakoś obłaskawiać. Czuliśmy się, to znaczy mówię, tak mówimy, my, ale tamten człowiek historycznie, czuliśmy się uzależnionymi od wszystkiego, co nas przerasta, albo wyobraźnią, albo fizycznym doświadczeniem. I to jest obraz świata według mitologii i według tamtych doświadczeń. Co wprowadza obraz biblijny? Przede wszystkim podnosi człowieka z klęczek i mówi mu, nie tu jest twoje miejsce, na samym dole i nad tobą nie ma drzew potężnych bogów, obcych dziwnie ze sobą, skłóconych zwierząt. Co więcej, zgaś te twoje lampki, bo im się to nie należy. Ty jesteś królem nad całym tym stworzeniem, a masz nad sobą tylko jednego. I to jest Stwórca, który z miłości postanowił siebie objawić, a ciebie ustanowił nad tym całą rzeczywistością panującym. I to podniesienie człowieka z klęczek przed przyrodą, a postawienie na tronie nad przyrodą jako opiekuna, zarządcę i dysponenta, to jest ten przewrót kopernikański, który stał się możliwy tylko dzięki temu, że Biblia pisana jest pod natchnieniem szczególnym. Że to nie jest takie łatwe, to możemy powiedzieć nawet dzisiaj. Mówię z pewnym uproszczeniem i będą tutaj o wiele bardziej szczegółowe wykłady. To, co się dzieje dzisiaj z tak zwaną ekologią, zmitologizowaną, czyli zideologizowaną, to jest powrót do przedbiblijnego obrazu świata. To jest próba rzucenia nas na kolana przed wszystkimi rzeczywistościami i siłami,
My jesteśmy absolutnie uzależnieni od różnych wartości. Nam się mówi, że jest to postęp. To jest cofnięcie się do przedbiblijnej koncepcji patrzenia na świat. Cała ta współczesna mitologia. I to jest pierwsza uwaga. Dlaczego udało się to przestawienie mentalności? Dlatego, że Bóg po pierwsze jest jeden, a nie mnóstwo bóstw. Po drugie jest wszechmocny, wszechwiedzący i jest miłością. Zupełnie inna zasada rządzi obrazem świata. Osoba jedyna, wszechmocna, wszechwiedząca, miłująca. Wspomniałem, że rozum ludzki próbował uciec spod tej potęgi ogromnej ilości bóstw. Wypisałem sobie taki mały fragmencik z dialogów Sokratesa z Eutyfronem. W ogóle radzę poczytać w wolnych chwilach klasykę filozofii greckiej. Filozofia grecka poszła tak daleko do przodu siłą rozumu, że święty Paweł, gdy stanął nad Areopagu, nawiązał do tego. On miał pełną bazę pojęciową, z której mógł korzystać. Wprawdzie słuchacze się nimi nie zachwycili, bo wychylił się za daleko, poszedł aż w rzeczywistość osoby Chrystusa i Zmartwychwstałego. I tego już znów rozum Greków nie łapał. Ale cały czas Paweł miał współbrzmienie pojęciowe wyjaśnień religijnych i tamtej filozofii. Otóż Sokrates, swojego tego dyskutanta, ucznia Eutyfrona, pyta tak. Czy uważasz, że religia, którą mi tu przedstawiasz, właśnie mitologię, jest prawdziwa? Czy uważasz, że bogowie wojują ze sobą? Że są w tak okropnej wobec siebie nieprzyjaźni, że powstał świat z walki, podstępu i najrozmaitszych kłamstw? Czy ty uważasz, że to jest prawda? Notabene to pytanie skończyło się tragedią, bo to pytanie zostało ocenione jako bunt przeciwko religii. A Sokratesa nazwano gorszycielem młodzieży, bo niszczy im ich system religijny. Ale proszę zobaczyć, jak daleko doszła już dociekliwość ludzka i na dobrej drodze była i jest. I to jest właśnie cała nauka współczesna, którą zresztą Fides et Ratio Jana Pawła II doskonale opracowuje, że rozum ludzki unosi się na dwóch, znaczy duch ludzki, kultura unosi się na dwóch skrzydłach. To jest duch święty i rozum ludzki. I w takim też znaczeniu trzeba by czytać wszystkie teksty związane ze stworzeniem świata i z relacją między człowiekiem a przyrodą. W jaki sposób Biblia dokonała tego przewrotu kopernikańskiego? Dwa teksty mamy, dwie metodologie. Starszy tekst postawił taką krótką tezę. Nie było nic, bo nie było jeszcze człowieka. Cały sens powstawania jakiegokolwiek środowiska jest uzasadniony obecnością człowieka i dlatego Stwórca najpierw człowieka stwarza, czyli to jest tak, mówię tu do medialnych specjalistów, zaczynamy od szczegółu,
I potem rozszerzamy kadry coraz szerzej, żeby pokazać kontekst, w jakim ten szczegół się pojawił. Jak biskupa filmują, to albo pokażą okrutną postać, która ma śmieszne nazwisko, bo mimo że 185 cm, to się nazywa Stefanek. I dopiero potem patrzą mu na przykład w oczy i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład zaczynały mi filmować krzyż. Tylko krzyż, pektorał. No, nie wiadomo, co to jest. Potem dopiero się rozszerza, no i wreszcie jest cały biskup. Otóż tak została zredagowana podwójna biblijna opowieść. Ta starsza zaczyna od szczegółu. Dopiero najpierw człowiek, a potem po kolei drzewa i wodę i wszystko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta późniejsza z tak zwanego tekstu kapłańskiego, z tradycji kapłańskiej, tam już doszedł wpływ troszkę tego tak zwanego nurtu mądrościowego. Oni to inaczej zaczęli. Zaczęli od bardzo szerokiego kadru, od panoramy. Cały świat, a potem Bóg wchodzi w szczegóły, sześć etapów i na końcu finał człowiek. Ale od samego początku porządkowanie tego wielkiego obrazu jest ukierunkowane na ten szczyt. I to są te metodologicznie dwa, powiedzmy, sposoby redakcyjne. Filmowcy by to mogli sobie wykorzystać w rozmaity sposób. Jak się kończy ten przewrót kopernikański? Błogosławieństwem. To jest osobny rozdział. Co to znaczy w języku biblijnym Bóg pobłogosławił? To jest mniej więcej tak, tu do prezesa i do wszystkich, chociaż prezes jest ciało wykonawcze, a nie ustawodawcze w tym sensie, ale właśnie akurat przy wykonaniu, jak są ustawy, już nie mówię o konstytucji, to potem muszą być zarządzenia wykonawcze. Dopiero wtedy ustawa zaczyna żyć. Zaczyna być skuteczna. Otóż w języku biblijnym błogosławić, to znaczy odnieść się do rzeczywistości ogólnej, ale uruchomić szczegóły. I to tą samą mocą, czyli Panem Bogiem. A jakie to są szczegóły? Zaludnianie ziemi, płodność. To jest jedna. I porządkowanie, panowanie, zarządzanie, poddawanie i tak dalej. Dwie racje w błogosławieństwie zostały podkreślone, żeby człowiek mógł być gospodarzem, nie tylko ustanowionym gospodarzem, ale efektywnym gospodarzem ziemi. I to jest ten motyw, który w błogosławieństwie bardzo mocno wybrzmiał. Mówię bardzo krótko, więc tylko hasłami, takimi prawie SMS-ami. Co znaczy to ten obraz? To jest jedno z dwóch słów, do którego się odniosę. Demut, obraz. Jesteś upoważniony do przekazywania życia, jesteś upoważniony do zaludniania ziemi i jesteś upoważniony do władania. Niektórzy właśnie sięgają do takiej religii naturystycznej. Mówią, to dlatego wpadli późniejsi pisarze na pomysł i powiedzieli, że człowiek jest na obraz i podobieństwo, bo zobaczyli go jako władcę. Ponieważ człowiek włada ziemią, to powiedzieli, to dlatego ty możesz się nazywać Bogiem. Taka kolejność w tych religiach naturystycznych. Z Biblii jest akurat odwrotnie. Ponieważ jesteś obrazem, to znaczy ponieważ uczestniczysz w mojej kompetencji, to ja ci ustanawiam w takim i w takim i w takim terenie, przestrzeni, człowiekiem samodzielnym. Obraz oznacza uczestnictwo we wszechmocy Boga w zakresie delegowanym, w zakresie zwierzonym. I tutaj mamy bardzo dużo tekstów biblijnych dla każdej
każdego z tych moich SMS-ów mógłbym spokojnie teraz otworzyć Biblię, czytać. Lubię bardzo Psalm 108, bo tam jest kawałek Paskala. Cała filozofia Paskala się znalazła w Psalmie 108, a właściwie Paskal się tam wczytał dobrze, bo przecież on jest trochę młodszy od Dawida, więc on na Dawidzie się wychował. Otóż na czym polega ta filozofia? Realizm poznania. Jesteś kruchutki w stosunku do potężnych zwierząt. Ciągle ta przewaga przyrody nie dawała ludziom spokoju. Jesteś wręcz trzciną, kruchą trzciną, ale myślącą. I ty panujesz nad potęgą na przykład słonia, a nie słoń nad twoją potęgą, bo ty myślisz. I w Psalmie 108 jest bardzo pięknie wskazana ta przewaga człowieka nad przyrodą, ale nie dlatego, że ma taką dyspozycję, kompetencje i jeszcze może ma ekipę, która egzekwuje jego zarządzenia. Nie, tylko on w swojej osobie, on swoją wewnętrzną strukturą przewyższa wszelkie stworzenia i to mu daje tę kompetencje władania. I drugie słowo, na które chciałbym zwrócić uwagę, to jest samo to słowo czyńcie sobie ziemię poddaną. To jest czasownik kawas hebrajski. I jeszcze raz mówię na skróty. To jest mniej więcej opis kompetencji króla wobec narodu. Dokładnie tym samym czasownikiem mówiono o obowiązkach króla. Król, tym razem już nie spojrzy na władzę, ani taką z centralnego punktu, ani takich dyrektorów tutaj z terenu, bo się naraziłbym. Otóż władanie w Biblii to jest odpowiedzialność. To się, potem oczywiście będzie jeszcze służba. A to już w świetle Chrystusowej Ewangelii. Ale ten pierwotny czasownik, kowas, to oznacza odpowiedzialność. Do tego stopnia, że jak król wykorzystywał swoich poddanych, to go usuwano. Są wspaniałe teksty o pasterzach. Takich, którzy tylko wełnę strzygli i mlekiem się karmili, to ich od razu zniesiono. A pasterz prawdziwy prowadzi na tłuste pastwiska, na dobrą trawę, a chorą niesie, a ciężarną prowadzi z wyczuciem i tak dalej. Są cudowne obrazy królowania. I dokładnie w ten czasownik wpisany jest ten podstawowy czasownik, o którym nam dzisiaj idzie. My mamy do dyspozycji świat, który przewyższamy samą swoją naturą i za który wzięliśmy dlatego odpowiedzialność. Właśnie dlatego, że jesteśmy władcami. I to jest powiedzmy, elementarna redakcja, którą trzeba by teraz przeprowadzić przez tradycję prorocką, przez tradycje mądrościowe, bo się to rozwijało. I właśnie przy tradycjach mądrościowych spotyka się Biblia z filozofią grecką. Po stronie greckiej pojawia się, tak jak u Sokratesa, początek, prawda, logos, słowo. Po stronie biblijnej mądrość. Pojawia się mądrość, która właściwie jest jakby towarzyszką Stwórcy. Aż do personifikacji mądrości, i to jest znów jeden z bardzo ważnych elementów naszego odniesienia do przyrody. Mądrość biblijna najpierw jest w palcach, potem w głowie, a na końcu w sercu. Rzeźbiarz, który umiał kamień rzeźbić, był reprezentantem mądrości odwiecznej. On miał
My mówimy dzisiaj, że palce to jest narzędzie, że jest sterowane z centralnego układu i tak dalej. Oni to patrzyli objawowo. Więc Bóg jakby wydelegował siebie w postaci mądrości. Mądrość wyszła z Boga i ona wypełniła całe stworzenie i stała się narzędziem naszego gospodarowania. I tu się pojawia i słowo odpowiedzialność, i słowo właściwe gospodarowanie. My jesteśmy uczestnikami Bożej mądrości. I z tą mądrością trzeba podejść do całej przyrody. I na koniec, jaki jest z tego wniosek? On się pojawia w tym, zwłaszcza opisie młodszym, jako taki certyfikat pokontrolny. Widział Bóg, że było dobre. Dobre, ki top, że dobrze. Do tego doszła jeszcze, do dobra, doszła jeszcze właśnie grecka filozofia, piękno. I powiedzmy kaloska i kagatos, całe, czyli integralne, piękne i dobre, celowe. I my jesteśmy na końcu zobowiązani do wejścia w tą rzeczywistość Bożą z tym usprawnieniem, żeby widzieć wszędzie dobro, żeby rozczytywać piękno i żeby pomóc przyrodzie wypełnić jej zadania. To jest osobny wielki temat. Zostaliśmy zobowiązani do wsparcia przyrody w pełnieniu jej misji. Tu bym z przyjemnością czytał psalm 104, przecudny psalm. I tam byście się Państwo dowiedzieli, że to, że jest wszystko dobre, jest do tego stopnia konsekwentne, że nawet jak mały lwiak czeka na śniadanie, my wiemy, że wtedy matka lwica zaczyna polować. A w psalmie nie, lwiątko nie do matki lwicy się zwraca, tylko do Boga prosi go o śniadanie. I Pan Bóg przykuje jedzenie małemu lwiakowi. Oczywiście potem przyszły już różne podziały, między innymi nasze. Mamy drapieżne, niedrapieżne zwierzęta i tak dalej. Podzieliliśmy sobie użyteczne, nieużyteczne i tak dalej. Ale to jest ingerencja nieuprawomocniona i nieusprawiedliwiona. Dlaczego? No bo jeżeli jastrząb spadnie na kogutka, który sobie tam na podwórzu chodzi, i go porwie, no to jastrząb jest ptakiem drapieżnym. Ale jeżeli gosposia proboszcza wyjdzie na podwórko i utnie głowę kogutkowi, to proboszcz nie jest stworzeniem drapieżnym. I tu jest relatywizm naszych osądów. I dlatego trzeba wrócić do pierwotnej terminologii i ładu biblijnego, żeby się nie pogubić w tym, co myśmy nakonstruowali. Dziękuję bardzo.